Siema starzy, z tej strony Mateusz. I Ada. I jesteśmy podcastem na martwo, podcastem komediowo-kryminalnym. Tyle w tym temacie. Jak wiecie, tydzień temu był bardzo długi odcinek i pewnie was to zmęczyło, więc zrobiłam takie krótkie. Więc teraz będziecie mieli co tydzień 10 minut z nami. Taki dzisiaj dosyć będzie przykry odcinek, powiem ci. Chyba każdy trochę jest przykry. Tak, ale czasami są takie bardziej śmieszne, nie? Że można się pośmiać, tak jak tydzień temu się pośmieliśmy z tych braci frajerskich. No, mi się wydaje, że musimy częściej wybierać takie sprawy, w których jest jakiś absurd, z którego można się śmiać. Albo ludzie po prostu są śmieszni, nie? Tak. Którzy tam byli mordercami czy coś. No. Bo akurat ten jest tak bardziej skupiony na ofierze i to jest takie bardziej smutne. To będzie odcinek o tragicznej śmierci Roberta Wone, albo Wone. Wonie? Chyba nie. Bo Wone. Robert Eric Wone urodził się 1 czerwca 1974 roku. Co to, bliźniaki? Robert Eric Wone, to jest jedna osoba. Znak zodiaku, ja się pytam. Tak, to są bliźnięta. Jeszcze dobrze powiedziałem. No trzeba uważać tam i wiedzieć, kiedy bliźnięta mają urodziny, bo to ten znak zodiaku, który trzeba omijać. Uważaj, bo zaraz hejty się posypią, nie? Był pochodzenia chińskiego, ale mieszkał w Ameryce, bo jego pradziadkowie tam się osiedlili i on już był jakby czwartym pokoleniem mieszkającym w USA. Urodził się na nowojorskim Manhattanie i był bardzo inteligentnym uczniem. W 1999 roku otrzymał doktorat na Uniwersytecie Pensylwanii, po czym zaczął pracę prawnika w stanie Virginia i następnie pracował jako prawnik specjalizujący się w nieruchomościach. Gruba. I pracował w stolicy USA, w Waszyngtonie, czyli prawnik pracujący w stolicy, no to jest pieniążek, nie? I pracował również jako doradca w organizacji zrzeszającej chińskich Amerykanów. 7 czerwca 2003 roku wziął ślub z Katrin Ellen Yu. Ona była przyszłą prawniczką pochodzenia koreańskiego. W czerwcu 2006 roku zrezygnował z pracy w firmie prawniczej i został doradcą w radiu Free Asia. Jakby w ogóle zrzucił... Patriotycznie. No, on był bardzo taki, wiesz, zaangażowany właśnie w społeczność azjatycką na terenie USA i wolał dla tej organizacji pracować niż jakby w swoim zawodzie. Chociaż tam też jakby takie prawnicze doradztwo było, ale jednak to było takie trochę inne niż taka praca w korporacji, nie? Więc został też nominowany na stanowisko prezydenta Azjatycko-Pacyficznego Stowarzyszenia Adwokatów w Ameryce. Jakieś same grube sprawy tu się dzieją. Mimo, że tutaj już jakby jego rodzina mieszkała od wielu, wielu lat, to on był dalej jakby związany ze swoimi korzeniami, tak? I był bardzo dumny z tego, że właśnie jest takim reprezentantem swojej społeczności, tak? No bo w Ameryce to jednak takie mniejszości rasowe, no to niestety mają gorzej, no i taka jest prawda. No więc 2 sierpnia 2006 roku Robert postanowił przenocować w domu swojego przyjaciela ze studiów, Joe Price'a, który mieszkał blisko jakby jego biura, w którym on w tym czasie pracował, bo on mieszkał ogólnie na przedmieściach i jakby wiedział, że późno skończy pracę, potem musi rano być, no to wolał się u kolegi przespać. I Joe też był prawnikiem i był bardzo aktywnym członkiem społeczności LGBT. Mieszkał ze swoim długoletnim partnerem, Wiktorem Zaborskim. Ale się dzieją tutaj rzeczy, Boże! I para miała 2 synów dzięki usługom surogatek. A. I w 2004 roku do ich związku dołączył Dylan Ward i w trójkę zamieszkali razem. Yes! Prowadzili takie rodzinne życie jako partnerzy poliamoryczni. Tak? Fajnie. Bardzo takie, powiem ci, nowoczesne jak na 2004 Straszne. Rok. No. Jeszcze nawet związki homoseksualne nie były, wiesz, no. Legalne. I już mieli USA. Dzieci? No. No to jakby dzieci, no to na pewno im pomogło, że mieli, wiesz, dużo pieniędzy i jakiś tam status społeczny też. I był biały. No to tak, tak, byli biali, no. Około 21:30 Robert zadzwonił do swojej żony Katie, informując, że ma jeszcze jedno spotkanie w radiu
i później pojedzie do Joe'ego na noc. I krótko po północy Katie otrzyma telefon od Joe'ego, który poinformował ją, że Robert został dźgnięty nożem w plecy i musi jak najszybciej pojechać do szpitala George'a Washingtona. Ona tak... A? No tak, okej, czego dzwonisz Słucham? Do mnie, a nie na pogotowie? No już zadzwonił wcześniej na pogotowie, okay. Tylko ona dostała telefon jakby, nie? Bo tak, wiesz, 3 godziny wcześniej rozmawia ze swoim mężem i on, wiesz, jedzie do... On żyje? Zobaczymy. To był Joe, to nie był ten... Joe zadzwonił, że Robert został dźgnięty. I że jest w szpitalu i żeby jak najszybciej tam... A, jest już jechała. W szpitalu. Tak. I Katie zadzwoniła do kilku członków swojej rodziny i razem jakby się zebrali i udali się do szpitala. I na miejscu okazało się, że Robert już nie żył. I okazało się, że był dźgnięty, ale w klatkę piersiową i brzuch, a nie w plecy, tak jak jej Joe powiedział. Chociaż to też tak jakby zobaczył go, no to może nie wiedział nawet, gdzie był dźgnięty. Zobaczył Chociaż krew. Zobaczymy, czy nie wiedział. No. I wcześniej o 23:49 na 911 zadzwonił Wiktor, prosząc o wezwanie do jego domu karetki, ponieważ jego przyjaciel został zraniony nożem. I powiedział, że nie wie, czy oddycha, ale jest przy nim jakby jego partner Joe i są na drugim piętrze. Powiedział, że nie wie, kto mógł to zrobić i dyspozytor poinstruował go, żeby położył ręcznik na tej ranie i nie wyciągał noża, tylko kładł presję na tym miejscu. Presję? No w sensie, jak to się mówi? Naciskał? Nacisk? Nacisk. Kładł presję na tym miejscu. To jest normalnie takie... Zamknęli ich w azylumach. To jest ten moment drugi raz. Bo jak wiecie, to Ada... Nie wiecie nawet. Ada kiedyś mi opowiadała, zanim jeszcze zaczęliśmy podcast w ogóle, historię o osobach, które zamykają w zakładach psychiatrycznych. I ona myślała, że asylum po polsku to azylum. I teraz put pressure to jest no bo ja nakładać czasami... nacisk, to nakładać presję na ranę. No bo ja czasami wiem, jak coś po angielsku się mówi, a po polsku nie umiem tego przetłumaczyć. To jesteś, kurde, taka angielka nasza mała. No naprawdę, czasami, ale po polsku też mam tak czasami, że nie wiem, jak po angielsku dopowiedzieć, nie? I tak mi się... I potem sobie tworzę słowa swoje, nie? Ale naprawdę myślałam, że azylum to jest takie słowo. Zresztą presja to też jest słabo, no o co się chodzi? Przestań. Słuchajcie, neologizmy z Adą, to mój nowy podcast będzie, niedługo wyjdzie w 2022. Nowe słowa. Tak, po przybyciu ratowników na miejsce, to było jakieś 5 minut później, Wiktor był ubrany w biały szlafrok i zasugerował, że sprawca najprawdopodobniej zbiegł z narzędziem zbrodni i... Ogólnie to on był taki zalany łzami. On był biały, tak, że nie ubrudzony niczym? Tak, tak, zwykły biały szlafrok. Taki czysty biały tak, szlafrok? Tak, i jego zakrwawiony przyjaciel z boku? Tak. Nie, bo to był ten, który dzwonił na 911, a nie ten, który tam przy Robercie siedział. A, okej. Okay. Ale pozostali domownicy, oprócz tego Wiktora, to wydawali się być bardzo spokojni. I Dylan Ward, trzeci koleżka. Partner życiowy, no. Ten dodatkowy. Dlaczego dodatkowy? Był ostatni. Nie, no oni muszą być na równi jakby. No ale czy byli? Dowiemy się wkrótce. Aha. Więc on był też tak świeżo po prysznicu, też w szlafroku. Czego oni się myli? I minął ratowników w korytarzu jak gdyby nigdy nic i poszedł sobie do sypialni, która była na tym samym piętrze, gdzie Robert też był jakby... No takie mnie to nie dotyczy. No, ja tu jestem ten trzeci jednak. No, jednak, no. Wiecie co? Usłyszałem, że tam coś się stało. Stwierdziłem, że za krótko tu jestem, żeby się mieszać, także i... miło było widzieć miłych panów. Do widzenia. No to ja idę spać, tak? Morderstwo się wydarzyło w domu, ale idę spać. Jaki hit. No. I ratownicy znaleźli Roberta leżącego na sofie. Nikt nie trzymał ręczników na jego ranie. Oczywiście, że nie. Po co? Joe siedział na łóżku w majtach i powiedział, że usłyszał krzyk i znalazł Roberta w tym stanie. Czyli tam ci chodzili w szlafrokach, a tam w samych gaciach. I on też był czysty. Tak. I nie było nigdzie śladów krwi, nigdzie takiego, wiesz, że splatter czy coś? Jak to nazwać po polsku? No, widzisz? Splatacji nie wiem. Jak to? Rozbrzygnięcie? No taki wytrysk czy coś. Wytrysk krwi? Nigdzie nie było wytrysków krwi. Nie.
I coś jest nie tak. No i ratownicy zobaczyli, że Robert był dźgnięty 3-krotnie przez koszulkę. Miał ranę kłutą serca, która była tak głęboka, że można było tam wsadzić palec. Oj, no to już po sprawie. Na stoliku nocnym był nóż ze śladem krwi i Robert nie miał pulsu i nie żył już od raczej dłuższego czasu, bo robił się bardzo zimny. Oj, poczekali trochę. Trzeba było wziąć prysznic. Oficjalnie potwierdzono zgon w szpitalu o 25 minut po północy, czyli jakieś pół godziny później. A czyli, że on nie umarł w drodze do szpitala, tylko on już był nieżywy. On już nie żył, ale wiesz, oni musieli na miejscu potwierdzić zgon. Tak, no ale zgon, tak jest zawsze, że to lekarz musi potwierdzić zgon, więc jak nie było z ratownikami lekarza, no to dziwne, że nie było lekarza. Ja przepraszam bardzo, dzwonią do niego ludzie, że... Nie zawsze musi być. No ale sytuacja, że jest zgnięcie... No jak szybko go przewiozą do szpitala, no to wiesz. No tak. No. Tylko oni się nie spodziewali, że on już, wiesz, prawie zimny będzie, nie? Pokój ogólnie, w którym nocował Robert, był biały? W ładzie. Nie znaleziono oznak szarpaniny. Wszystko było na swoim miejscu. Ubrania Roberta były poukładane w kubkę na łóżku. Jego portfel, telefon i drogi zegarek leżały na stoliku. Nie miał żadnych śladów krwi na ciele, co było dosyć dziwne, bo trzy rany kłute... No coś jedna jest w serce, to w ogóle, co oni, to ja co bym oni sobie zrobili? Wyobrażała, że tam normalnie ta krew tryska dookoła. No. Ale na jego ciele nie było żadnych śladów. W ogóle wyglądał, jakby został umyty, przebrany i umiejscowiony tam pośmiertnie. Co oni tam w czwórkę ten prysznic brali? O co chodzi? Ale ten nóż na stoliku, który znaleziono, to on był z domu, ale raczej nie był narzędziem zbrodni, bo jego rany były zadane dłuższym ostrzem, były głębsze niż ten nóż w ogóle. To po co oni ten nóż tam podstawili? No, po prostu sobie leżał taki ubrudzony krwią. I na tym ostrzu też nie było właśnie... odcisków, palców, nic? Włókienek z koszulki, no bo jakby nóż musiał przejść przez tą koszulkę, skoro były tam rany kłute. Mm. No i w kuchni znaleziono to jak z nożami, na którym brakowało 12-centymetrowego noża, który odpowiadałby zadanym ranom, ale nigdy go nie odnaleziono. No ciekawe, gdzie jest. No Wiktor powiedział, że złoczyńca uciekł z narzędziem zbrodni. To po co był ten drugi nóż w krwi? Nie wiem, bo policja nie jest w stanie sprawdzić, jak długie było ostrze, tak? Co tu się dzieje? Na podłodze leżał ręcznik ze śladami krwi, którym rzekomo naciskano na rany, ale bardziej wyglądało to tak, jakby w nim wytarto nóż w ten ręcznik, bo tam było tak mało śladów, że na pewno to nie było przyciśnięte do no aktywnie jak, krwawiącej rany. No masakra w ogóle, jeszcze biały ręcznik pewnie. No, pewnie tak. Więc on by był po prostu cały czerwony. Cały by był czerwony i jeszcze by był pewnie taki... Słuchaj, tu się dziwactwa nie kończą. Słuchaj tu. Policja zabrała mężczyzn na posterunek i przesłuchała ich z osobna. Wiktor zeznał, że po przyjeździe Roberta około 22:30 oglądał telewizję, a tymczasem Dylan i Joe rozmawiali z Robertem w kuchni. Później Joe poszedł spać z Wiktorem na trzecim piętrze, a Dylan poszedł spać na drugim piętrze i słyszał, jak Robert bierze prysznic. Joe i Wiktor przebudzili się po usłyszeniu takiego, taki mieli jakby sygnał przy drzwiach, wiesz, jak do żabki wchodzisz, nie? Że ktoś wchodzi do sklepu. To oni mieli takie coś w domu, ale to ich nie zdziwiło, bo oni mieli jeszcze współlokatorkę Sarę, która... wracała z pracy i... A gdzie jest, wiesz, Sara? No właśnie oni myślą, że to Sara weszła do domu, tak? I nie było jej w ogóle. Nie. Okej. Okay. Ona nie wróciła do domu jeszcze po prostu, tak? Ale oni myśleli, że to Sara. I nawet, wiesz, nie zwrócili jakoś uwagi, ale później usłyszeli krzyki i pobiegli na drugie piętro, gdzie znaleźli rannego Roberta. Czystego, umytego. Tak. Bez krwi. No. Na łóżku. I... z ubraniami złożonymi w kubkę. Ale obydwaj przyznali, że nie słyszeli tego dzwonka, żeby ktoś wychodził z domu, albo ktoś, żeby w ogóle zbiegał schodami, no bo to było drugie piętro, tak? To on tam jest. A policję w ogóle tam wezwali? Mhm. No policja już przyjechała później, tak? I oni powiedzieli to od razu policji, że ej, on może tu być, bo nie słyszeliśmy, żeby ktoś wychodził z domu. Nie wiem, czy im to powiedzieli, no ale w domyślam się, że oni przeszukali dom, zanim zabrali ich na Ale w sumie jakby ktoś wyszedł przez okno, no to nie będzie ding-dong. No jest możliwe, że też tylnym wyjściem. Wyobraź to sobie, że masz przy każdych takich, wiesz, wszędzie, nie? Przy każdym oknie masz ding-dong zamontowane. Tak, moi rodzice wszędzie mają te dzwoneczki koło każdej drzwi, więc wyobrażam sobie. No i widzisz? I twoja mama pewnie jak ten. Ona wie, jaka echolokacja jakaś. No.
które okno jest otwarte. Mhm. Ej, no trzeba sobie jakoś radzić, jak się mieszka na odludziu. To prawda. No i ogólnie to tak. Joe powiedział policji, że jego DNA może być na nożu, bo go dotknął, a prawdziwy sprawca pewnie użył rękawiczek. Tak, już jak ktoś sugeruje, że coś zrobił sprawca, to okej, dzięki za opinię. Dzięki za info, stary. Gdzie masz te rękawiczki? Ogólnie to oni wszyscy uznali, że sprawca wyszedł tylnym wyjściem i przeskoczył przez bramę, ale na bramie znaleziono nienaruszone pajęczyny. Coś tutaj, coś tu nie gra. Nic nie został skradziony z domu. W dodatku morderca musiałby najpierw minąć sypialnię Dylana, a jedyne osoby, które wiedziały, że Robert będzie tam spał, to byli domownicy i Katie, tak? Morderca włamał się do domu i minął sypialnię Dylana i od razu poszedł do Roberta, która tak naprawdę powinna być na pusta. Autopilocie po prostu poszedł. Policjanci byli dosyć zaintrygowani relacją między trzema mężczyznami. I zaczęli się, wiesz, dopytywać, co jest. No to już homofobia, let's go. I dowiedzieli się, że Dylan był w relacji seksualnej tylko z Joe, a nie z Wiktorem. O, to już jest coś nie tak. Nie, mm-hmm. To jest nie, nie. To nie może być taka ale dynamika. Ale właśnie ja myślałam, że to pewnie ten Joe to był taki, wiesz, że dominował i miał, wiesz, jakby dwóch partnerów tak naprawdę, nie? A się okazuje, że to właśnie Dylan był taki dominujący. No, ale tylko z Joe sypiał, nie z Wiktorem, okej? Okay. No, ale wiedzieli, że oni są bardzo blisko związani i że mogą jakby kryć siebie nawzajem, no. No, mieszkają we trójkę, mają dwójkę dzieci? Mm-hmm. Dwójkę dzieci. Ogólnie to tak, policja znalazła w pokoju Dylana oczywiście zabawki BDSM, kajdanki, kneble oraz urządzenie zwane dojarką, które no służy do wywoływania wytrysku. No i co? To mogło się jakby im przydać w śledztwie, przez to, co oni znaleźli później. Co wydoili? Co wydoili? Autopsja została przeprowadzona kolejnego dnia, 3 sierpnia, i znaleziono 3 rany kłute na torsie i pęknięte naczynia w oku, co sugerowało, że był podduszany. I na szyi, stopach i rękach miał ślady po ukłuciu igłą, więc zlecono toksykologię, która nie wykazała niczego, aczkolwiek nie zbadano obecności środków paraliżujących w systemie. Więc bardzo możliwe, że był paraliżowany. A dlaczego nie zbadali tego? Po prostu wiesz, no taka podstawa toksykologia nie wymaga, żeby sprawdzać tego, a potem już było za późno, bo chyba go skremowali. No ale to dziwne, że miał ukłucie, nie? On nie był osobą, która brała jakieś, wiesz, narkotyki czy coś, że miałby jakieś ukłucia w tak... i zwłaszcza w takich miejscach, gdzie wiesz, trudno znaleźć ślady po ukłuciach, nie? No ale nic nie wykazało to z kolei, jeżeli chodzi o takie narkotyki, mhm. Wiesz, takie typowe. To dlatego oni pewnie założyli, że trzeba zrobić taką podstawową... No tak, tak. Już było za późno, żeby zbadać coś więcej, nie? Bo nawet nie mieli krwi już jego, żeby to zbadać później. Nic nie wykazywało na to, żeby w ogóle on się bronił, co jeszcze bardziej jakby udowadniało, że mógł być sparaliżowany. Tak to brzmi, tak to brzmi. I pobrano też wymazy z miejsc intymnych, żeby sprawdzić, czy doszło do gwałtu. Wydaje mi się, że zrobiono to dlatego, że w domu byli 3 geje, ale no to... tak, ale z drugiej strony też bym zrobił. No w sumie... Jakby... Ale to nie jest takie, co się pierwsze kojarzy przy morderstwie mężczyzny, że robią... Nie. Testy, nie. Czy był zgwałcony. Ale to też takie dziwne było, że on kurwa taki umyty był, nie było nigdzie krwi, nic nie tego. Może go umyli po to właśnie, żeby jak najwięcej na przykład... śladów zatrzeć. Tak, po gwałcie na przykład, tak? No ale słuchaj, co było... Tu jest największym po prostu pompka. Mindfuckiem tego odcinka. Okazało się, że miał ślady spermy w ustach i odbycie, które należały do jego samego. Swoje ślady. W odbycie. I w ustach. Że on niby black salami siebie. No na pewno. I oni tam, wiesz, ta trójka gejów do nich. A oglądaliście kiedyś black salami? Tak. By the way, nie oglądacie black salami, nie oglądajcie, jak jeszcze tego nie black oglądaliście. Salami. Nie, no dobra, no absurd trochę. No w ogóle, to ale tak? Popatrz, dobrze, że sprawdzili w ogóle, bo... No, bo nikomu by to do głowy nie przyszło. I jeszcze znaleźć ślady spermy, rozumiem, kogoś innego, ale ofiary? Znaczy, że ktoś mu tam wsadził jego. I sąsiad, który mieszkał obok, mówił, że słyszał krzyki, ale że to było jakieś 20 minut wcześniej niż oni zeznali. Czyli jakby mogli mieć 20 minut na posprzątanie wszystkiego. No, ale on już był trochę mocno zimny, więc może bardziej... Ale to szybko spada chyba temperatura ciała, nie? Po śmierci. Zwłaszcza jak mu zrobić zimny prysznic, jeszcze szybciej. Od razu po pierwszym przesłuchaniu wszyscy wynajęli prawników.
W sumie to dobrze. No, zazwyczaj jakby tak trzeba robić trochę, no. Nie? W sensie... Jest to zawsze takie, ale w sensie, z drugiej strony zasługujesz na reprezentację, jeżeli jesteś niewinny, tak? Tak, w sensie nie zabijajcie, ale jakby zawsze o prawnika proście. No tak, zanim coś powiecie w ogóle. Dzień po morderstwie udali się do żony Roberta, żeby jej złożyć kondolencje i jakby ona jeszcze nawet nie wiedziała, że oni są jacyś tacy podejrzani o cokolwiek. Joe w ogóle na pogrzebie Roberta niósł jego trumnę. Dopiero 2 tygodnie później policja oficjalnie uznała, że miejsce zbrodni zostało zaaranżowane. 3 miesiące później ten sam dom został obrabowany przez 3 osoby, tym jedną z nich był brat Joe'ego. I ukradziono sprzęty elektroniczne na kwotę $7,000, ale zarzuty zostały wycofane, no bo co, miał brata po sądach ciągać? Ja bym ciągał. Mój brat ma szczęście, że nie istnieje. No. Nie ciągałabyś brata, jakby się coś ukradł? Nie, po prostu mi to oddaj albo odpłać, tak? A nie, że do sądu pójdę z nim. No, ale w 2008 roku cała trójka została oskarżona o utrudnienie dochodzenia i zostały im założone elektroniczne bransolety. No dziwne, że to tak długo im zajęło. Od razu powinni dostać ten utrudnienie. No normalne, to było widać, że oni to posprzątali i coś zrobili. I w tym samym roku Katie wniosła pozew o bezprawne spowodowanie śmierci przeciwko mężczyznom i 3 sierpnia 2011 roku otrzymała nieznaną kwotę w ramach porozumienia obu stron, pewnie dużo. W 2010 roku mężczyźni zostali uniewinnieni co do zarzutów spiskowania, utrudnienia śledztwa i zacierania dowodów. To już jest normalnie tak wszystko po znajomości załatwiane. No prawnicy, tak? Oni totalnie to zrobili. Może oni go wzięli, on poszedł spać. Oni może go chcieli wzięli go, sparaliżowali, żeby go wykorzystać. No. Wiadomo jak. No. Zrobili to z pompką, co zrobili. I on może w międzyczasie się obudził czy coś. Jeden zauważył, spanikował, zaczął go dusić. Drugi poszedł po nóż. I potem a jeszcze zapomniałam powiedzieć, że, bo on leżał na tej sofie, nie? I no. Tam wszystko było czyste. Wszystko bo czyste, pod białe. Nim nie było żadnej krwi. No. Ja tak sobie wyobrażam sobie, że tam jakby... wszystko było białe. Nie wiem dlaczego. No nie wiem. Możliwe, że było. Takie wiecie, że jest taki absurd totalny. Już taka, jakby jakiś taki naciągany mega film robili, że wchodzą, nie? Wchodzą ci ratownicy. No bo musiał już trochę nie żyć, skoro tam nic z tych ran się nie wydzielało, tak? No. Wiesz, całe mieszkanie białe, nie? Wchodzą ratownicy. Co się kurwa dzieje? Jakiś typiarz przychodzi koło nich w szlafroku, nawet nie patrzy na nich, nie? Mija ich. Inny jakiś kolejny w szlafroku. No serio, ale mam wrażenie, że ja widziałam jakiś taki film. To jest jak film jakiś. Kolejny w szlafroku przychodzi po nich. No. Oni wchodzą, wszędzie kurwa czysto, jeden nóż tak leciutko... No w jakimś serialu kryminalnym na bank coś takiego widziałam. Jeden nóż leciutko ujebany, leży martwy facet w białej koszulce, która nie jest przysiągnięta Nie wiem, krwią. Czy była biała akurat, ale... No ja zakładam, że wszystko jest białe. I takie, wiesz, stoją tak, co się kurwa dzieje. Ale zostali uniewinnieni jednak. I policja też podejrzewała właśnie tego brata Joe, że może on wcześniej planował obrabowanie domu i że to on się włamał i spanikował i go zabił. Ale to jakby same te... Co z tą spermą? Oni, ale że oni potem upozorowali to... Żeby jego brat nie poszedł siedzieć, tak? Nie. No ale mimo to, no to i w tym scenariuszu jakby kryli coś, tak? Coś zatuszowali. No do dnia dzisiejszego jakby żaden z nich nie przyznał się do niczego i sprawa jest do dziś uznana za nierozwiązaną. W głowie to się nie mieści, co tu się stanęło. Ja jestem oburzona. W ogóle szkoda faceta. No, on był taki zawsze bardzo... wszystkich szkoda, ale no szkoda. Zawsze taką właśnie ofiarą takiej w ogóle najgorszego rodzaju, wiesz, jakiejś bezpodstawnej śmierci, to są zawsze takie, wiesz, osoby najlepsze. Takie, ludzie wiesz, dobrze tacy, nie? Tacy, no najlepsi, nie? Ja bym nie powiedziała, że ja jestem takim człowiekiem, jak on był, nie? W życiu. No. Ale to zawsze tacy właśnie kończą jako takie ofiary tak bezsensowne jakieś takiego morderstwa, nie wiadomo z jakiej racji. Fajny facet pewnie był. No pewnie tak. No. Rzucił robotę w korpo, żeby walczyć o prawa mniejszości. I wiele by osiągnął na pewno. I no niestety, a ile on miał lat? 32 lata miał tylko. I dopiero był na początku kariery już tyle osiągnął. Bez sensu w ogóle. Masakra. Ci geje to czasem naprawdę. No naprawdę. Ja jestem wkurwiony w ogóle, wstyd.
No. Wstyd takie rzeczy robić. Chyba ten odcinek wstawiam zaraz przed Mikołajem. Mikołajowy odcinek. No to mam nadzieję, że dostaliście coś fajnego na Mikołajki. Napiszcie nam, co dostaliście na Mikołajki. W komentarzach. W komentarzach, ja chcę wiedzieć. Dobra, w każdym razie dzięki, że nas słuchacie. Do usłyszenia, w następnym odcinku. Zapraszamy na nasze wszystkie social media, podcast na martwo. Komentujcie, piszcie, lajkujcie. To tyle. Tak. Do usłyszenia. Tyle. Pa.